wywiad. Taki wiec przedwyborczy w 1989 roku na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy przyjechał Yves Montand i staliśmy wszyscy na platformie. I właśnie Maciek był jednym z prowadzących ten wiec. Stał w pobliżu Yves Montanda, który później przyszedł do nas, do komisji zakładowej w Pałacu Kazimierzowskim na drugim piętrze na herbatkę. Była możliwość porozmawiania, czy parę osób nawet tu prosiło o autografy. To pokazywało też koloryt tamtych wyborów, tamtej kampanii wyborczej. Wszystkiego, co się wówczas działo. Są zdjęcia zresztą z tego wiecu. I Maciek jest na nim. Pod koniec 1988 roku, kiedy zaczęły pojawiać się takie pierwsze odwilże, prawda, związane, że tam władza coś planuje zrobić, to Maciek był przez nas tylko opierany jako taki główny kandydat na przewodniczącego. Jeszcze w ogóle nie widzieliśmy, jak się sytuacja potoczy, bo w lutym 1989 roku, praktycznie po rozpoczęciu okrągłego stołu, tych rozmów w Magdalence, było zebranie w kościele świętego Klemensa na Karolkowej. Tam właśnie Zbyszek Bujak złożył rezygnację, że nie będzie kandydował. Wskazał jako osobę przez niego protegowaną Michała Boniego. To spotkało się z dużym jakimś takim oporem, bo takim kandydatem ogólnie na tym był właśnie Maciek, no ale potem Maciek został wiceprzewodniczącym regionu. Potem jak Boni odszedł do rządu, prawda, do Ministerstwa Polityki Społecznej, no to na następnych wyborach Maciek został wybrany na przewodniczącego regionu. No to merytoryka się liczyła, tak? On umiał się z każdym porozumieć od najwyższych szczebli, tak? Nawet i z rządem. I z pracodawcami, bo też jako szef regionu musiał nieraz negocjować w sprawach firm. No i później Maciek Jankowski, jak już dalej został szefem regionu Mazowsze, no to wziął mnie też do siebie do pracy, do prezydium, jako i 9 lat byłem jako wiceprzewodniczącym regionu Mazowsze. Dzięki Maćkowi. Lata 90. były niezwykle trudne. To był okres przemian, który uderzał w te środowiska, zakłady, które najwięcej włożyły własnego wysiłku w to, żeby ten system zmienić, żeby doprowadzić do tego, że mamy dziś wolną Polskę. I oni byli potraktowani najgorzej. Tak nie musiało być. Szczególnie 92 rok, kiedy sprawa niewypłacania wynagrodzeń pracownikom, już niezależnie od likwidacji zakładów, ale niewypłacania wynagrodzeń lub wypłacania w małych częściach, zaliczkach lub wypłacania z dużym opóźnieniem, była niestety czymś powszechnym. To był jeden z powodów wejścia Solidarności w spór zbiorowy z rządem. To była jedyna ścieżka, żeby rozmawiać, żeby nie w konflikcie na ulicach, ale dochodzić do jakichś rozwiązań, które byłyby dla obu stron do przyjęcia. I w sierpniu 92 roku, właśnie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i z sytuacją na rynku pracy, negocjacje trwały do chyba 5 stycznia zostało podpisane porozumienie kończące ten spór zbiorowy. W każdym razie konieczne były działania tutaj. Jaka była postawa Jankowskiego w tamtym czasie? Stawał na czele protestów pracowniczych. Przez cały tydzień członkowie Solidarności protestowali w Warszawie, domagając się referendum w sprawie związkowego projektu konstytucji, uwłaszczenia obywateli i oddłużenia przedsiębiorstw państwowych. Związkowcy